Jeżeli jesteście lub byliście fanami takich seriali jak na przykład House of Cards albo Skandal, czy innych takich powiedzmy politycznych thrillerów i intryg, to przypuszczam, że już słyszeliście o sprawie Chandry Levy. O sprawie Chandry mam wrażenie nie mówi się tak dużo jak powinno się i nie jest to sprawa tak popularna, jak można by tego oczekiwać. Może między innymi dlatego, że kilka miesięcy po zaginięciu Chandry miejsce oczywiście miało inne wydarzenia, które absolutnie to wszystko przyćmiły. Ale tak, jeżeli sprawy Chandry nie znacie, a jesteście fanami takich politycznych intryg, nazwijmy to, to zapraszam do słuchania. Myślę, że musicie tę sprawę poznać. Złapcie sobie jakieś piciu i dziś razem z Oswaldem za moimi plecami zapraszam. 6 maja 2001 roku rodzice 24-letniej Chandry Levy z Modesto w Kalifornii poinformowali Wydział Policji w Waszyngtonie, że od kilku dni nie mieli kontaktu z córką, która odbywała w Waszyngtonie staż, ale na początku maja miała wrócić do Kalifornii. Późniejsze sprawdzenie mieszkania, które Chandra wynajmowała w Waszyngtonie, wykazało, że dziewczyna istotnie spakowała walizki i szykowała się do wyjazdu. Jej skrzynka głosowa była pełna wiadomości od poszukujących jej bliskich oraz dwie wiadomości od pewnego kongresmena, Grego Condita. W wiadomościach tych Condit prosił Chandrę o kontakt i w treści tych wiadomości nie było może niczego nadzwyczajnego, ale sugerowało to o jakimś poziomie zażyłości pomiędzy Chandrą a żonatym i dzieciatym kongresmenem, który oficjalnie nic z Chandrą wtedy nie miał wspólnego. Tak też zaczęła się długa i kontrowersyjna sprawa zaginięcia i morderstwa Chandry Levy. Chandra urodziła się w Cleveland w Ohio, ale wychowała w Kalifornii, w Modesto. Na Uniwersytecie San Francisco otrzymała dyplom z dziennikarstwa, po czym zrobiła magister z administracji publicznej, tym razem na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. W czasie studiów odbywała wiele praktyk, m.in. w biurze ówczesnego burmistrza Los Angeles, również na komisariacie policji. Plotka głosiła, że Chandra marzyła w przyszłości o karierze w FBI. W ramach swoich studiów w październiku roku 2000 Chandra przeniosła się na krótko do Waszyngtonu DC, aby odbyć staż w Federalnym Wydziale Więziennictwa. Staż ten zakończył się w kwietniu i na początku maja Chandra miała wrócić do Kalifornii. Jak się okazało, zasiedziało się trochę na tym stażu, ponieważ oficjalnie powinna go była bodajże skończyć w grudniu, ale że w Waszyngtonie wyraźnie jej się podobało, no to chyba przeciągała ten proces jak tylko mogła. No ale nagle, na początku maja zupełnie urwał się z nią kontakt. W końcu 6 maja jej rodzina w Kalifornii powiadomiła policję. A 10 maja, 4 dni później, doszło do przeszukania mieszkania, które Chandra wynajmowała w dzielnicy Dupont Circle w Waszyngtonie. W środku nie znaleziono niczego, co mogłoby sugerować, że Chandra padła ofiarą jakiegoś przestępstwa. To znaczy żadnych śladów walki, żadnych śladów włamania. Jej walizki były jednak częściowo spakowane i Chandra wyraźnie szykowała się do wyjazdu. Pieniądze, karty kredytowe, dokumenty oraz telefon komórkowy wciąż znajdowały się w mieszkaniu. Jak się później okaże, jedynym czego zdawało się brakować były klucze do mieszkania oraz pierścionek z wygrawerowanymi literami CL, które Chandra dostała w prezencie od rodziców po ukończeniu szkoły. W mieszkaniu znaleziono również jej laptopa, który oczywiście mógł dużo wnieść do śledztwa. Jak się okazuje, ostatni raz korzystano z niego 1 maja. Dlatego też to właśnie tego dnia przypuszcza się, Chandra zaginęła. Tamtego dnia rano ktoś sprawdził pogodę w Waszyngtonie, wygooglował kilka rzeczy, m.in. firmę Baskin Robbins, linie lotnicze Southwest, rozkłady pociągów oraz nazwiska Garego Condita. Nie jest jasne, czy wtedy z komputera korzystała oczywiście Chandra, czy ktoś inny, ale historia wyszukiwania chyba wskazuje na to, że prawdopodobnie była to ona. Wiemy, że Chandra planowała wrócić do domu, ale nie miała chyba jeszcze żadnych biletów kupionych, więc googlowanie na przykład linii lotniczych jak najbardziej ma tutaj sens. Również do składów pociągów, ponieważ Chandra wcześniej wspomniała komuś, że wracając do domu planuje sobie tę podróż trochę urozmaicić i zamiast wsiadać w samolot, wróci do domu albo przynajmniej jakąś część drogi odbędzie pociągiem przez USA.
O 11:30 rano ktoś szukał informacji o parku Rock Creek w Waszyngtonie, stosunkowo niedaleko miejsca, gdzie Chandra mieszkała. Pobrano również mapę tego parku, który jest dosyć spory. A wczesnym popołudniem, o 12:59, wygooglowano Alsace-Lorraine, region we Francji. I z tego, co mi wiadomo, to była ostatnia aktywność na tym komputerze. Nie było niczego, co wskazywało na to, że Chandra opuściła kraj i może wyjechała do Francji. Ale ten park brzmiał bardziej obiecująco. Przypuszczano, że może Chandra z kimś się tam umówiła na przykład. Z tego też powodu w końcu, 25 lipca, grupa ponad 30 policjantów przeszukała park Rock Creek. Niczego jednak wtedy nie znaleziono. Nie tylko walizki sugerowały, że Chandra szykowała się do opuszczenia Waszyngtonu. 30 kwietnia anulowała członkostwo na siłowni i poinformowała zarząd swojego budynku, że będzie się wyprowadzać. 30 kwietnia to jest również ostatnia data, kiedy właśnie z Chandrą był jeszcze jakiś kontakt, kiedy wiemy, że pojawiła się na swojej siłowni, kiedy innymi słowy była cała i zdrowa. Co wydarzyło się potem, tego już nie możemy być pewni. W jej budynku było jednak kilka kamer, które mogłyby pomóc w sprecyzowaniu, kiedy Chandra wróciła do domu 30 kwietnia, kiedy ponownie je opuściła, oraz czy opuściła je sama, czy może ktoś z nim był, jak była ubrana, co ze sobą miała, w którą stronę się udała. To wszystko to oczywiście byłyby niezwykle ważne wskazówki. Ale niestety o nagrania z kamer postarano się za późno. Trzeba też zwrócić uwagę, że do mieszkania Chandry policja weszła dopiero 10 maja, 4 dni po zgłoszeniu jej zaginięcia i 11 dni po tym, gdy Chandra była po raz ostatni widziana, czyli 30 kwietnia. I zanim się w końcu za to zabrano, to było już za późno i nagrania na przykład z 30 kwietnia i z 1 maja zostały już wykasowane. Co takiego więc mogło się stać? Jeżeli znacie tę sprawę, to pewnie już wiecie, w którym kierunku to teraz zmierza. Niedługo po przyjeździe do Waszyngtonu, Chandra, jak jej przyjaciółka, Jennifer Baker, również studentka, zaczęły odwiedzać biura różnych polityków. Jennifer w odróżnieniu od Chandry nie znalazła jeszcze miejsca na praktyki. Kobiety chodziły od biura do biura, może tak trochę próbując się gdzieś zahaczyć, wetknąć stopę w drzwi, jak to się mówi. Chciały zobaczyć, czy może uda im się gdzieś spotkać, poznać jakichś polityków, zrobić sobie z nimi zdjęcia. Dla kogoś, kto się polityką interesuje i planuje karierę gdzieś w FBI może, to jest oczywiście bardzo ciekawe doświadczenie. I tak pewnego dnia dziewczyny zawędrowały do biura członka kongresu z okręgu Kalifornii, 52-letniego Garego Condita. Sądziły, że uda im się porozmawiać co najwyżej z sekretarką albo z innym stażystą, ale zamiast tego przywitał je sam Gary Condit, który okazał się być na tyle miły, że oprowadził Chandra i Jennifer po swoim biurze w budynku Ray Burtona, zabrał je też na galerię Kapitolu. Znów dla kogoś może marzącego o karierze w Waszyngtonie pewnie było to świetne doświadczenie. Na końcu cała trójka zrobiła sobie zdjęcie. Zdjęcie to potem stało się dosyć słynne, a Condit, gdy dowiedział się, że Jennifer nie znalazła jeszcze stażu, zaproponował jej staż w swoim biurze. Cóż za miły, uczynny facet, można by powiedzieć. Wiele wskazuje jednak na to, że Gary Condit nie zrobił tego może i tak zupełnie bezinteresownie. Chandra zaczęła często odwiedzać przyjaciółkę w pracy i tym samym nawiązała znajomość z Garym Conditem. Znajomość, która dosyć prędko przerodziła się w romans. Romans, o którym Chandra powiedziała kilku najbliższym osobom. Nie zdradziła wszystkich szczegółów, ale wiele osób domyśliło się, co jest na rzeczy. Jej rodzice mieli pojęcie, że ich córka spotyka się z jakimś politykiem, ale Chandra nigdy nie zdradziła im z kim. Jednak kilka najbliższych jej osób wiedziało albo wydedukowało to jakoś z tego, co Chandra mówiła. Kobieta zdawała się być Conditem zupełnie zauroczona. Przypominał jej też podobny jej ulubionego aktora, Harrisona Forda. Chandra zaczęła spotykać się z Conditem regularnie. Średnio 2-3 razy w tygodniu spędzała noc w jego mieszkaniu w dzielnicy Adams Morgan, tuż obok dzielnicy, w której ona sama mieszkała. Condit był żonaty, ale w Waszyngtonie robił w zasadzie co chciał. Jego żona większość czasu spędzała w ich domu w Kalifornii. Wiemy, że w kwietniu 2001 roku, czyli niedługo przed swoim zaginięciem, Chandra powiedziała przyjacielowi, że spotyka się z kongresmenem, który obiecał jej, że po zakończeniu swojej kadencji planuje rozwieść się z żoną, poślubić Chandrę i założyć z nią rodzinę. Chandra nie chciała wtedy słuchać rad starszego, bardziej doświadczonego kolegi, że polityk zwyczajnie nią manipuluje i ją wykorzystuje. Chandra wyraźnie była
zauroczona, a może nawet zakochana. Wiemy, że zwierzyła się też z tego ciotce, z którą się przyjaźniła, i już 8 maja, gdy nikt nie miał z Chandrą kontaktu od 8 dni, ciotka ta zadzwoniła na policję, mówiąc, że Chandra w tajemnicy spotykała się z Garym Conditem, co oczywiście od razu ściągnęło uwagę policji na niego. Na początku całej sprawy z Conditem skontaktowała się nie tylko policja, ale i sama mama Chandry, Susan Levy, która przeglądając rachunki telefoniczne córki, zauważyła praktycznie codziennie połączenie zarówno do jego mieszkania, jak i do jego biura. Susan zadzwoniła na ten numer i okazało się, że rozmawia z Garym Conditem. Zaczęła więc wypytywać, skąd zna jego córkę i zaczęła pytać, czy jest gotowy pomóc w poszukiwaniach. Condit na początku zaprzeczał, że miał z Chandrą romans. Powiedział, że jedynie się przyjaźnili. Coś, w co nikt szczególnie nie chciał mu wierzyć. A już w szczególności nie po tym, gdy prasa doniosła o tym, że na bieliźnie Chandry, znalezionej w jej koszu na pranie w mieszkaniu, znaleziono ślady DNA Condita, czy mówiąc dokładniej, jego nasienia. Na to już panu kongresmenowi ciężko było znaleźć jakieś wyjaśnienie. I mimo, że obecnie za fakt jest wręcz uznawane, że oni mieli romans, Gary Condit nigdy tego publicznie wprost nie przyznał. Za każdym razem, gdy był o to pytany, mówi coś w stylu, że aby chronić swoją własną prywatność oraz przede wszystkim prywatność Chandry oraz jej rodziny, nie będzie odpowiadał na to pytanie. Co w zasadzie rozumie się samo przez się. Zainteresowanie, jakie zaginięcie Chandry i jej romans z Conditem przede wszystkim wzbudziło w Waszyngtonie, spowodowało, że pojawiło się kilka innych kobiet, z którymi Condit również miał romans. W połowie lat 90. na przykład romansował z 22-letnią stażystką, Jolene McKay. Romans ten trwał 3 lata. Jolene później opisała go jako manipulatora, który stale chciał ją kontrolować. Powiedziała, że obawia się o bezpieczeństwo Chandry. A w tym samym czasie, w którym Gary spotykał się z Chandrą, miał również romans z 39-letnią stewardessą, Anne-Marie Smith, którą poznał w lipcu 2000 roku. Garemu Conditowi oczywiście ziemia usuwała się spod stóp. Bo z tego, co zrozumiałam, nie jestem może żadnym ekspertem z dziedziny amerykańskiej polityki. Zwykle o Condicie mówi się jako o kimś, kto zawsze odgrywał rolę takiego przyjaznego, szczerego, swojskiego polityka, z którym każdy mógł się utożsamiać. Urodził się chyba gdzieś tam w Oklahomie, wychował częściowo na farmie, należał do demokratów, ale reprezentował tę konserwatywną część demokratów. Więc było takie z niego może, nie wiem, bezpieczne centrum, moglibyśmy powiedzieć. Niby taki swojski, sympatyczny koleś. No ale doniesienia o jego wszystkich romansach oczywiście zupełnie mu ten cały image zburzyły. I to wszystko zdecydowanie nie wyglądało najlepiej dla jego kariery politycznej. Wiemy już, że Condit zdradzał na prawo i lewo, co czyniło go niezbyt godnym zaufania. Ale czy to czyniło go jeszcze mordercą? Condit oczywiście później przegrał następne wybory, z jego politycznej kariery nie zostało za wiele. Ale wracając do początku śledztwa. Kolejna plotka, jaka zaczęła wkrótce krążyć po Waszyngtonie, dotyczyła jego żony, Carolyn, która jak się okazało przebywała w Waszyngtonie na początku maja, aby tam wziąć udział w kilku ważnych wydarzeniach. Czy było więc możliwe, że Carolyn dowiedziała się o romansie męża i to ona jest odpowiedzialna za zaginięcie Chandry? Może przyłapała Chandrę w mieszkaniu Condita? A może Chandra się tam pojawiła, gdy Carolyn przebywała w jego mieszkaniu? Kolejna plotka, jaka się pojawiła, głosiła znów, że Chandra była z Conditem w ciąży i to przyczyniło się do jej zaginięcia. Albo Condit jakoś się jej pozbył, ponieważ Chandra na przykład odmówiła usunięcia ciąży. Albo Chandra zmarła gdzieś w wyniku jakichś komplikacji poaborcyjnych. Nic z tego nie można było potwierdzić. Jeżeli coś można powiedzieć na pewno, to to, że Waszyngton kocha plotki. W lipcu mieszkanie Garego Condita zostało przeszukane. Nie znaleziono wtedy jednak niczego, co mogłoby go jakoś połączyć z zaginięciem Chandry. Sam zainteresowany twierdził, że po raz ostatni widział Chandrę 24 lub 25 kwietnia. Rozmawiali wtedy o zakończeniu jej stażu, o jej powrocie do Kalifornii i planach na przyszłość. A ostatni raz rozmawiał z nią krótko przez telefon popołudniem, 29 kwietnia, co też potwierdziły bilingi telefoniczne. Wielu z Was pewnie interesuje, czy Gary Condit miał alibi na dzień zaginięcia Chandry. Ciężko to powiedzieć na pewno, bo możemy tylko spekulować, kiedy Chandra zaginęła.
Wiemy, że ostatni raz była widziana na pewno 30 kwietnia na siłowni, gdzie anulowała członkostwo. A następnego dnia ktoś korzystał z jej komputera, znów możemy zgadywać, że to była ona, ale równie dobrze mógł to być na przykład sprawca, który chciał zapewnić sobie alibi. Dlatego bezpiecznie można jedynie założyć, że Chandra zaginęła gdzieś pomiędzy 30 kwietnia a 5 maja, z tym, że najprawdopodobniej było to po południu lub wieczorem 1 maja. A 1 maja Gary Condit miał być w pracy. Opuścił swoje mieszkanie około 11 i pracował do 18.30, w ciągu dnia spotykając się między innymi z ówczesnym wiceprezydentem Dickiem Cheneym. A wieczorem zjadł kolację w restauracji i wrócił do swojego mieszkania, gdzie spędził noc. Z 2 maja również pracował cały dzień, po czym wieczorem zabrał swoją żonę, która akurat przyjechała wtedy właśnie do miasta, na zakupy i na kolację. Następnego dnia jego żona wróciła do Kalifornii. Nie było więc żadnych fizycznych dowodów, które mogłyby Garego Condita w jakikolwiek sposób z zaginięciem Chandry powiązać. Jednak w tamtym czasie praktycznie wszyscy byli pewni, że Condit maczał w tym palce. Sądzono, że Chandra może Condita szantażowała, może domagała się, aby rozpoczął z nią formalny związek, żeby rozwiódł się z żoną, może groziła, że komuś o tym powie, może Condit dowiedział się, że już komuś o tym wspomniała, bo jak wiemy, tuż po jej zaginięciu okazało się, że jej ciotka, że jej znajomi mają pojęcie, że ona się z Conditem spotyka. Może Condit nie chciał być drugim Billem Clintonem i postanowił się swojej młodej kochanki pozbyć. Przypuszczam, że gdyby wtedy na przykład zapytać mieszkańców Waszyngtonu, co o tym sądzą, to prawdopodobnie właśnie takie hipotezy by przeważały. No ale że nie było żadnego fizycznego dowodu, aby go z tą sprawą powiązać, no to sprawa stała w miejscu. Nieoficjalnie jednak zdawało się, że winny jest Condit. W szczególności, że no, nie rozegrał tego najlepiej. Na początku kłamał i zaprzeczał, że miał jakikolwiek romans, a gdy przedstawiono mu wszystkie dowody na te romanse, plus gdy zaczęły pojawiać się te inne kobiety, z którymi romansował w przeszłości, no to Gary Condit wydał się być oczywiście jedynie nieszczery, niegodny zaufania. I jeżeli kłamał w tej sprawie, to jaką mieliśmy pewność, że nie kłamie również w sprawie zaginięcia Chandry? Plus na początku tam próbował ukryć te różne swoje dowody niewierności, swoje zdrady, tam nawet raz został przyłapany, jak próbował coś wyrzucić do śmieci, jak coś tam próbował w jakimś publicznym koszu ukryć. To było opakowanie tam bodajże po zegarku, który dostał w prezencie od tej kobiety, która była stewardessą. No i to z Chandrą jako tego nie miało nic wspólnego. No ale Condit kręcił, mącił, próbował ukrywać różne rzeczy, no i nie działało to na jego korzyść zdecydowanie. No ale właśnie, zachowywał się tak tylko dlatego, że był winny romansu, czy zachowywał się tak dlatego, że był winny czegoś znacznie gorszego? Jeżeli sądzicie, że to Gary Condit jest winny, to zaczekajcie, bo to jeszcze nie jest koniec historii. Bo musiał upłynąć ponad rok, 22 maja 2002 roku, pewien mężczyzna, Philip Douglas Palmer mu było, był na spacerze z psem w parku Rock Creek, czyli w tym samym parku, który ktoś wygooglował 1 maja z laptopa Chandry. Palmer lubił chodzić ścieżkami tego parku, robił to stale, przez ostatnie 30 lat tak naprawdę. Lubił też schodzić z utartych ścieżek w tym parku w poszukiwaniu zwierzęcych kości na przykład i innych skarbów, które kolekcjonował. A że jest to park ogromny, powiedzielibyśmy raczej las w środku miasta, no to wiele rzeczy mógł tam znaleźć. I tamtego dnia, chodząc tak, w pewnym momencie zauważył coś, co początkowo wziął za skorupę żółwia. Gdy jednak odgadnął liście, ziemię i podniósł ciekawe znalezisko, zdał sobie sprawę, że trzyma w rękach ludzką czaszkę. Wystraszony zostawił ją tam, gdzie ją znalazł, a na pobliskim drzewie powiesił swoją bluzę, by później nie mieć problemu ze znalezieniem tego miejsca ponownie, i poszedł wezwać policję. I okazało się, że zaledwie kilkadziesiąt metrów od ścieżki, na zalesionym zboczu, znajdował się ludzki szkielet oraz sportowe ubrania. Szkielet nie był zakopany, żadna z rzeczy nie była zakopana, jedynie porzucony w niewidocznym miejscu. Niedługo później na podstawie uzębienia ustalono, że szczątki należą do zaginionej od ponad roku Chandry Levy. I tak, Rock Creek Park to jest ten park, który prawdopodobnie Chandra właśnie googlowała, ale jest to też ten park, w którym w lipcu ubiegłego roku prowadzono poszukiwania, a jednak niczego wtedy nie znaleziono. Czy oznacza to, że ciało Chandry zostało tam porzucone później? Niekoniecznie.
Jak się okazuje, poszukiwania ominęły to miejsce, gdzie szkielet został znaleziony. Początkowo instrukcje dla poszukujących były takie, aby przeszukać wszystkie ścieżki i drogi w parku oraz obszar obejmujący 100 jardów, czyli około 90 metrów, wokół każdej ścieżki. Ale w wyniku jakiegoś nieporozumienia jednak, policjanci w lipcu wtedy skupili się jedynie na betonowych drogach i szukali w obrębie 90 metrów tylko wokół tych... Ozzy się z wami wita. Z jakiegoś powodu skupiono się jedynie na tych betonowych drogach i na 90 metrach wokół tych dróg, a nie na ścieżkach. Co jakby się zastanowić, no nie ma za wiele sensu, ponieważ jak spojrzymy na mapę, to rzeczywiście trochę dróg tam jest. Ale jest to park, jest tam mnóstwo ścieżek. Jeżeli ktoś miałby gdzieś tam zaginąć, miałby mu się coś stać, to znaleźlibyśmy go trochę głębiej w parku. Czy może powinnam powiedzieć w lesie, bo w moim odczuciu jest to bardziej las niż park. Gdyby poszukiwania wtedy były dokładniejsze, to prawdopodobnie ciało Szandry zostałoby znalezione wiele miesięcy wcześniej. Może razem ze śladami, które upływ czasu nie zdążyłby jeszcze zatrzeć. Jak DNA na przykład, czy odciski palców. To nie jest jedyny błąd policji w tej sprawie. Z jakiegoś powodu w tej sprawie błędów jest po prostu mnóstwo. Gdy na przykład laptop Szandry został sprawdzony na początku, to z jakiegoś powodu sprawdzenie go zlecono nieprzeszkolonemu technikowi policyjnemu, który jakimś cudem zdołał skasować z niego większość informacji, w tym historię przeglądarki. Jak on tego dokonał, nieważne. Ważne jest, że udało się te informacje odzyskać, ale dopiero po miesiącu. Do listy tych błędów można również doliczyć fakt, że kilka tygodni po znalezieniu ciała dwaj prywatni detektywi pojechali do parku Rock Creek, aby przyjrzeć się miejscu, gdzie znaleziono szkielet. Z tego co wiem, oni zostali wynajęci przez rodziców kobiety i gdy oni się tam pojawili, no to policja już dawno skończyła pracę w tym parku. Teoretycznie wszystkie należące do jej rzeczy, cały jej szkielet miał już zostać zabrany. Generalnie nie powinno tam być już żadnego śladu po znalezieniu ciała Szandry. A mimo to ci dwaj detektywi zdołali znaleźć lewy piszczel Szandry, który technicy policyjni jakimś cudem przegapili. Także Departament Policji zdecydowanie w sprawie Szandry się nie popisał i przypuszczam, nie jest to sprawa, z której są dumni. Ale przechodząc do tego, co znaleziono i do autopsji. Tu znaleziono m.in. jej ubrania, stanik sportowy pod koszulek, leginsy. I co ciekawe, jej leginsy i stanik były związane tak, jakby ktoś chciał ich użyć na przykład do skrępowania kogoś. Trochę tak, jakby ktoś Szandrę zaatakował, zdjął z niej ubrania tylko po to, aby ją nimi związać. Poza tym znaleziono również jej buty sportowe i walkmana. Wszystko, czego wciąż brakowało, to tego jednego złotego pierścionka z inicjałami CL. I z tego, co wiedziałam, ten pierścionek do dziś nie został zlokalizowany. Więc jej morderca albo zabrał go ze sobą, albo Szandra po prostu zgubiła go gdzieś wcześniej w jakimś innym miejscu i zupełnie ten pierścionek z tą sprawą nie ma nic wspólnego, albo znów policja nie szukała dobrze. Co by nie było, jeżeli przegapili lewy piszczel, to i mały pierścionek mogli gdzieś przegapić. Koło ciała znaleziono również szminkę do ust, ale nie jest chyba jasne, czy szminka ta należała do Szandry, czy może znajdowała się już tam wcześniej. Ponieważ ciało Szandry znaleziono tak późno, to niemożliwym było jednoznaczne określenie przyczyny śmierci, ale zauważono, że na jej czaszce były obrażenia sugerujące, że kobieta otrzymała kilka mocnych ciosów w głowę. Co mogło spowodować śmierć, mogło się do niej przyczynić, ale niekoniecznie. Bo była również opcja na przykład, że Szandra została zaatakowana, związana i pozostawiona tam, niezdolna ruszyć się czy wezwać pomoc, co doprowadziło do śmierci, spragnienia i z wyczerpania. Okropna śmierć i mam nadzieję, że nie tak wyglądały jej ostatnie chwile. Były jednak też podejrzenia, że Szandra została zabita gdzieś indziej, a jej ciało zostało jedynie porzucone w parku. No ale ze względu na stopień rozkładu, czy w sumie na to, że znaleziono jedynie szkielet, niewiele można było powiedzieć na pewno. Ale na tamtą chwilę wiele wskazywało na to, że Szandra najwyraźniej wyszła do parku pobiegać, przejść się, może sama, może z kimś, może się tam z kimś umówiła i z ręki tej osoby poniosła śmierć. Czy mógł to być Gary Condit? Teoretycznie mógł. Znów nie wiemy, kiedy Szandra dokładnie zginęła, a wiemy, że a Condit nie ma znów alibi na każdą minutę swojego życia, bo to jest praktycznie niemożliwe. A Rock Creek Park znajduje się bardzo blisko, zaledwie trochę na północ od dzielnicy, gdzie on miał swoje mieszkanie w Waszyngtonie. Ale wracając do tego parku jeszcze. Jeżeli rzucimy na niego okiem na Google Maps na przykład, czy trochę sobie po nim wirtualnie powędrujemy,
to widzimy, że jest to ogromny park, czy raczej las. A powierzchniowo jest około 2 razy większy od Central Parku w Nowym Jorku, tak dla przykładu. W czasie, gdy Chandra zaginęła w roku 2001, w parku miało miejsce coś jeszcze, bo 2 osobne ataki na samotne kobiety, Hale Schilling i Christy Wingan. A jeden z nich miał miejsce zaledwie 2 tygodnie po zaginięciu Chandry. Oba ataki były niezwykle podobne. Samotne kobiety, biegające po parku, atakowane przez młodego mężczyznę, który wciągał je w głąb parku, gdzie dotkliwie bił, groził nożem i prawdopodobnie próbował zgwałcić. Obie ofiary przeżyły atak. I za oba ataki bardzo szybko aresztowano Ingmara Guandike, 20-latka pochodzącego z Salwadoru. Guandike w końcu został skazany za to na 10 lat więzienia. Mężczyzna mieszkał w Waszyngtonie od kilku lat. Nie chcę za bardzo zagłębiać się w jego biografię, ale jego krótki życiorys może pomóc nam rzucić trochę światła na to, jaką osobą był Guandike. W roku 2000 poznał kobietę, w której się zakochał. Iris Portillo. W końcu zamieszkał z nią i z jej matką w Waszyngtonie, ale został wyrzucony wiosną w roku 2001, czyli niedługo przed tym, gdy Chandra zaginęła, a został wyrzucony po tym, gdy zaczął stawać się coraz bardziej agresywny i zaborczy w stosunku do Iris. Po wyrzuceniu z domu przez byłą już dziewczynę, Ingmar zaczął mieć problemy z prawem, zaczął więcej pić, często przesiadywać w parkach, w tym w parku Rock Creek. Coraz rzadziej pojawiał się w pracy. Wiemy, że po południu 7 maja 2001 roku Ingmar włamał się do mieszkania sąsiadki, podjął nieobecność w celu obrabowania go, ale został złapany przez właścicielkę na gorącym uczynku. Został zatrzymany i wypuszczony. Wyznaczono mu datę procesu na 29 maja. A 14 maja, tydzień później, 30-letnia Hale Schilling wybrała się pobiegać w parku Rock Creek około 18:30. Hale obrała swoją standardową drogę, często tamtędy biegała i gdy mijała parking przy parku Rock Creek, to zobaczyła młodego mężczyznę siedzącego na ławce. Minęła go, nie wiedząc, że ten niedługo później podniósł się i udał biegiem za nią. I po jakimś czasie biegnąc, Hale poczuła, że ktoś jest zaraz za nią. I myśląc, że to jakiś inny jogger, zwolniła, chcąc pozwolić tej osobie ją minąć. Ale zamiast tego została złapana od tyłu przez tego samego mężczyznę, którego widziała wcześniej na ławce. Mężczyzna próbował wciągnąć ją w krzaki. Przewrócili się na ziemię i zaczęli szamotać. Hale ku swojemu przerażeniu zobaczyła, że ten trzyma w ręce nóż. Zaczęła jednak walczyć, celując rękami w jego twarz. W końcu wsadzając mu palce w usta i wbijając paznokcie w jego podniebienie. Przez co atakujący, nagle zaskoczony, poluzował uścisk i Hale udało się uciec. Z tamtego miejsca pobiegła prosto na najbliższy posterunek policji. Wtedy powiedziała też, że motywem atakującego był albo gwałt, albo morderstwo. Zdecydowanie nie był to rabunek, bo Hale powiedziała, że ten nie wydał się ani trochę zainteresowany jej walkmanem na przykład, czy jej pierścionkiem zaręczynowym. Pomimo jej dokładnego rysopisu, niestety tego mężczyzny nie udało się wtedy złapać. Przeskoczmy teraz do 1 lipca 2001 roku, jakieś 6 tygodni później. Wtedy jak Christy Wingan i jej chłopak wybrali się pobiegać również po parku Rock Creek. Christy słuchała muzyki przez walkmana, a jej chłopak biegł kilkadziesiąt metrów przed nią. I nie usłyszał nawet, gdy ktoś nagle złapał Christy od tyłu i zaczął ściągać ją ze ścieżki, między drzewa. Gdy Christy zaczęła krzyczeć i walczyć, atakujący przyłożył jej nóż do szyi. Christy jednak krzyczała dalej. W końcu głośne krzyki zupełnie odstraszyły mężczyznę, który puścił ją i uciekł. Christy zatrzymała przejeżdżający samochód, którego kierowca zabrał ją od razu na posterunek policji. Kobieta opisała swojego atakującego jako młodego mężczyznę, prawdopodobnie latynosa, w białym podkoszulku, czarnych szortach i sportowych butach. I jak na razie w tej historii myślę, że wiele można powiedzieć o opieszałości policji w Waszyngtonie, ale nie tym razem. Bo od razu wysłano kilka patroli policyjnych do parku i zaledwie 45 minut po ataku policjanci zatrzymali mężczyznę, który odpowiadał opisowi Christy. Na dodatek jego ubrania były mokre, obrypione błotem i liśćmi, tak jakby właśnie tarzał się po ziemi. Christy rozpoznała go jako mężczyznę, który ją wcześniej zaatakował. Później rozpoznała go też Hale Schilling. Był to właśnie Ingmar Guandike. Podczas przesłuchania Guandike nie przyznał się, przynajmniej nie bezpośrednio, że zaatakował którąkolwiek z tych kobiet. Powiedział, że obie sytuacje to było nieporozumienie i wypadek. Że on jedynie wpadł na te dwie kobiety, gdy biegał.
że wywrócili się i Guandike chciał jedynie pomóc im wstać, ale jego intencje zostały źle odczytane. Gdy pokazano mu zdjęcia Hale i Christy, to potwierdził, że to właśnie na nie, w cudzysłowie, wpadł, co policja uznała praktycznie za przyznanie się do winy. Co ciekawe, jeden z przesłuchujących go policjantów pokazał mu też zdjęcie Chandler Levy. Przypominam, to było kilka miesięcy po jej zaginięciu, jej ciało nie zostało jeszcze znalezione. Ależ to wtedy była taka głośna sprawa, no ten policjant pomyślał, że Yoshante go zapyta. I Guandike wtedy od razu zareagował na jej zdjęcie. Powiedział, że widział ją raz w parku. Przyznał też, że jest bardzo ładna, ale powiedział, że nie widział jej już nigdy więcej. Ale niestety do tego tematu już więcej nie wracano, ponieważ zadaniem tamtych policjantów było doprowadzenie sprawy ataku na te dwie kobiety do końca, a zaginięciem Chandry zajmował się w ogóle inny wydział. Więc z jakiegoś powodu oni nie chcieli drążyć, może też trochę dlatego, że wtedy wszyscy mówili o Garym Condicie jako potencjalnym sprawcy. Wygląda na to, że Guandike po tym, gdy został wyrzucony przez swoją dziewczynę z mieszkania, miał zwyczaj przesiadywać w parkach i obserwować ludzi. I wyrobił sobie taki modus operandi, w którym wypatrywał samotnych kobiet. I gdy wypatrzył sobie swój cel, to podążał za ofiarą i atakował ją w odludnej części parku. Atakował je od tyłu, chwytając za szyję i ściągając ze ścieżki w głąb parku. Gdy jednak ciało Chandry zostało znalezione, policja z nie do końca jasnego powodu nie skupiła się zbyt dobrze na Igmarze jako potencjalnym podejrzanym. Co by nie było, wszystko pasowało. Czas, miejsce, ofiara. Chandra, tak jak dwie inne kobiety, również najwyraźniej samotnie biegała. Ubrania znalezione przy jej ciele to były ubrania sportowe, poza tym miała ze sobą walkmana. A jej ciało znaleziono zaledwie kilkaset metrów od miejsca pozostałych dwóch ataków. Również w raczej odludnym miejscu parku. I gdy ciało Chandry zostało już znalezione, to Guandike siedział w więzieniu za te dwa pozostałe ataki. Ale jakimś cudem w roku 2002 nie zostało to tak od razu połączone. Jeżeli przeskoczymy kilka lat do przodu, to w roku 2008 The Washington Post wypuściła serię artykułów o sprawie Chandry. Skupiając się właśnie na tych dwóch atakach w parku i o tym, że te ataki nie zostały zbyt prędko połączone przez policję ze śmiercią Chandry. Pomimo, że policja była świadoma istnienia Guandike i że pierwszy raz zwrócono ich uwagę na niego we wrześniu roku 2001. Bo wtedy Guandike miał powiedzieć mężczyźnie, z którym siedział w więziennej celi, że Gary Condit zapłacił mu $25,000 za zabicie Levy. Te rewelacje wtedy jednak zostały wzięte za kłamstwo lub za próbę Guandike, aby zwrócić na siebie uwagę. Jest jednak przeciwko niemu kilka poszlakowych dowodów. Dziennikarskie śledztwo pomogło ustalić, że w dniu zaginięcia Chandry Levy, czy prawdopodobnym dniu zaginięcia, 1 maja 2001 roku, Guandike nie pojawił się w pracy. Pracował wtedy tam na jakiejś budowie. A kobieta, która wtedy wynajmowała mu mieszkanie, zapamiętała, że w tamtym czasie miał siniaki i zadrapania na twarzy. I w końcu, chyba głównie z powodu serii tych artykułów niż czegokolwiek innego, we wrześniu 2008 roku policja przeszukała cele Guandike, a wśród jego rzeczy znaleziono zdjęcie Chandry Levy, które ten wyciął z czasopisma i zatrzymał na pamiątkę. W końcu w kwietniu 2009 roku Guandike postawiono zarzut zamordowania Chandry. Do procesu doszło w październiku roku 2010. Jednym z najciekawszych momentów procesu było chyba m.in. zeznanie ojca Chandry, Roberta, który powiedział, że on i jego żona przez lata uważali Garego Condita za podejrzanego numer jeden. Zmienili jednak zupełnie zdanie, gdy dowiedzieli się o osobie Igmara Guandike i zapoznali się ze szczegółami jego przestępstw. W jego słowach było wręcz słychać rozczarowanie, że nie poinformowano go o Guandike wcześniej. Innym istotnym momentem procesu było zeznanie Armando Moralesa, który dzielił cele z Guandike w roku 2006. Bo wtedy Guandike miał mu wyznać, że zabił Chandrę Levy podczas próby obrabowania jej. Zaprzeczył jednak, że miał ją zgwałcić. Potem nawet nie wiedział, że ją zabił. Pobił ją tylko i okradł. Nie miał pojęcia, że dziewczyna zmarła. Tak miał mu powiedzieć przynajmniej. I ze względu właśnie głównie na zeznanie Moralesa, ponieważ Guandike do niczego się wciąż nie przyznawał, 22 listopada 2010 roku ława przysięgłych uznała go winnym morderstwa pierwszego stopnia. Nie jest to jednak koniec historii. Guandike cały czas próbuje przekonywać o swojej niewinności. A w lutym 2011 roku jego obrońcy zażądali nowego procesu,
argumentując, że śledztwo przeciwko Guandike było poszlakowe oraz zgłaszając kilka technicznych problemów z wydaniem wyroku, jak na przykład to, że jeden z ławników nie robił notatek podczas procesu i w czasie podejmowania decyzji posiłkował się notatkami sporządzonymi przez innego ławnika, co podobno w niektórych wypadkach nie jest dozwolone. No ale sprawa stała trochę w miejscu, aż w końcu w maju roku 2015 obrona przedstawiła nowe dowody, które prokuraturze zdecydowanie się nie spodobały. Pojawił się bowiem nowy świadek. Sąsiad Chandry Levy z roku 2001, który miał w nocy z 30 kwietnia na 1 maja zadzwonić na policję o 4:37 rano, aby zgłosić przeraźliwy, tutaj cytat, mrożący krew w żyłach krzyk kobiety, który mógł dochodzić z mieszkania Chandry. Policja pojawiła się wtedy w budynku, ale ponieważ nie wydarzyło się nic więcej, nie było, nie wiem, żadnych śladów walki, krzyków o pomoc, pozostawionych otwartych drzwi do mieszkania, nic z tych rzeczy, a sąsiad ten też nie potrafił wskazać, z którego mieszkania ten krzyk dokładnie mógł dochodzić, więc policjanci odjechali. Uznali, że nie będą pukali do wszystkich drzwi o 5 rano. I jakimś sposobem podczas pierwszego śledztwa zostało to przeoczone. Poza tym okazało się, że było coś, co prokuratura zataiła podczas pierwszego procesu. A więc ten cały Armando Morales, kluczowy świadek w czasie pierwszego procesu, ten, który zeznał, że Guandica przyznał mu się do morderstwa Chandry, okazało się, że prokuratura zupełnie zataiła informację, że Morales był informatorem więziennym i że miał historię donoszenia na kolegów z celi i historię kłamania. Jeżeli tylko mógł powiedzieć coś, co skróci mu karę albo wydostanie go z więzienia, był gotowy to powiedzieć. I chyba rzeczywiście to, co zeznał w sądzie, zadziałało na jego korzyść. Później został wypuszczony z więzienia i objęty programem ochrony świadków. I mówiąc o tym, trzeba jeszcze powiedzieć o takiej pewnej kobiecie, która swoją drogą była teraz statystką w serialu House of Cards, ale to tylko przypadek, bo ta kobieta, pochodząca z Niemiec, Babs Proler, zdaje się, próbuje się wmieszać i wkręcić, gdzie tylko się da. Bo ona właśnie kilka lat temu, przebywając w hotelu, poznała mężczyznę, który przedstawił jej się jako Phoenix. Oboje byli tam wtedy sami, no i jakoś tak się poznali i zaprzyjaźnili i zaczęli spędzać razem trochę czasu. Babs utrzymuje, że nigdy nie było pomiędzy nimi żadnej romantycznej relacji, że jedynie się przyjaźnili. Uważała Phoenixa za miłego, uczynnego mężczyznę, który nawet opiekował się dla niej jej psem pod jej nieobecność. Gdy jednak poznała tego mężczyznę bliżej, to odkryła, że żyje on pod przybranym nazwiskiem i jest objęty programem ochrony świadków, ponieważ był kluczowym świadkiem w czasie procesu o morderstwo Chandry Levy. Tak, chodzi o Armando Moralesa, który chyba zadowolony, że jest na wolności i że z kimś się zaprzyjaźnił, chciał chyba Babs zaimponować i zaczął jej o sobie opowiadać. Niektórych może by to wystraszyło, no bo co by nie było, Morales miał również dosyć długą historię kryminalną, ale Babs to zaintrygowało i zamiast tego kontynuowała znajomość z Phoenixem czy z Armando. I zaczęła wszystkie te rozmowy nagrywać, między innymi wypytując o proces, o sprawę Chandry i o to, co Morales dokładnie powiedział. Po czym przekazała te długie godziny nagrań policji. I na tych nagraniach, czy przynajmniej na tych, które upubliczniono, Morales nigdy nie powiedział niczego, co nie zgadzałoby się, co przeczyłoby temu, co powiedział w sądzie. Ale że generalnie dużo o sobie paplał, dużo paplał o sprawie Chandry i o Guandicę, to zupełnie stracił wiarygodność. Bo powiedział Babs m.in., że on musiał złożyć te zeznania przeciwko Guandicę, aby móc wydostać się z więzienia i otrzymać nową tożsamość i ochronę państwa. Wszystkie te nagrania spowodowały, że Guandicę przyznano nowy proces. Proces, do którego nigdy nie doszło. Ponieważ prokuratura zadecydowała, że nie będą sądzić Guandicę na nowo. Zdali sobie sprawę, że w świetle nowych informacji ten najprawdopodobniej odejdzie wolno. Tym, co doprowadziło do jego skazania wcześniej, było skazanie Moralesa, który zupełnie stracił wiarygodność, plus informacje o tym krzyku w nocy w mieszkaniu Chandry. Niestety wszystko to powodowało, że Guandica najprawdopodobniej wygrałby proces i wyszedł na wolność. Zamiast tego zdecydowano o jego deportacji do rodzinnego Salwadoru. Ponieważ w momencie, gdy Guandica został aresztowany w roku 2001, to nie miał tam żadnych legalnych papierów. O coś tam się starał, o jakieś pozwolenie na pobyt,
Ale technicznie był wtedy w Stanach nielegalnie, więc uznano, że po prostu deportują go do Salwadoru i tam róbcie z nim co chcecie. Sam zainteresowany próbował to zwalczyć, bo chciał zostać w więzieniu w Stanach, ale ostatecznie 5 maja 2017 roku przetransportowano go do Salwadoru. Próbowałam znaleźć informacje o tym, co dalej się z nim stało, ale wiele wskazuje na to, że gdzieś tam zupełnie przepadł. I chyba też na to, że cieszy się wolnością, co by nie było, w Salwadorze nie mieli go za co skazać, za co zatrzymać. Jest to zakończenie niezwykle niesatysfakcjonujące. Nie mamy pewności, czy Guandique jest winny śmierci Chandry, czy nie. I w ogóle nie mamy pewności, co jej się przydarzyło. Kto waszym zdaniem jest winny śmierci Chandry? Wracając jeszcze do tego wyznania z roku 2001, kiedy to Guandique miał komuś powiedzieć, że Gary Condi zapłacił mu za zamordowanie Chandry, to pomiędzy tymi dwoma panami nie znaleziono zupełnie żadnych powiązań, połączeń. Nie jest nawet jasne, w jaki sposób mieliby się kontaktować. I wiem, że wśród osób, które śledzą tę sprawę, są właśnie dwa obozy. Jedni pochylają się bardziej w kierunku Garego Condita, który może nawet jeżeli nie zaatakował Chandry osobiście, to na przykład kogoś do tego wynajął. Ta impreza oczywiście tutaj zahacza o te wszystkie brudy polityki i o to, że Condit po prostu próbował ratować swoją karierę i zatuszować swój romans. Oraz jest drugi obóz, który uważa, że śledztwo w sprawie śmierci Chandry było od początku do końca schrzanione. Gary Condit nie miał z tym nic wspólnego, a zainteresowanie jego osobą i wszystkie te kontrowersje spowodowały, że policja nie skupiła się od razu na osobie Ingmara Guandique, który zdaje się być najbardziej prawdopodobnym sprawcą. Można może jeszcze powiedzieć, że jeszcze jeden obóz, który trochę tak łączy dwie części tej hipotezy, to znaczy Gary Condit wynajął Ingmara Guandique, aby ten zabił Chandrę Levy. Pojawiła się też hipoteza, że ktokolwiek Chandrę zabił, jeżeli nie był to Guandique, to na przykład celowo porzucono tam jej ciało, ponieważ wiedziano, że dochodzi w tym przypadku do ataków i założono, że jeżeli atakujący kiedykolwiek zostanie schwytany, to i śmierć Chandry zostanie mu przyłapana. No ale problem z tym, że Chandra najwyraźniej była pierwszą ofiarą. Nikt nie wiedział, nie słyszał o Ingmarze Guandique, gdy Chandra zaginęła. Do jego pierwszego ataku, czy pierwszego znanego ataku doszło 14 maja, 2 tygodnie po zaginięciu Chandry. Kto waszym zdaniem jest winny? Jestem niezwykle ciekawa, jakie jest wasze spojrzenie na tę sprawę. Ja osobiście, jeżeli mogę wrzucić tutaj swoją opinię, to uważam, że no cóż, Gary Condit był dupkiem, był nieszczery. Ale mimo wszystko jest więcej dowodów, poszlakowych, ale mimo wszystko dowodów przeciwko Ignatowi Guandique. Na Garego Condita nie mamy praktycznie nic. Poza tym, że miał z Chandrą romans. Ale nie ma żadnych dowodów na to, żeby pomiędzy nimi w tamtym czasie coś było nie tak, czy żeby przed swoim zaginięciem Chandra próbowała coś ujawnić, szantażować go, czy coś z tych rzeczy. Co ciekawe, jedna z tych stażystek, z którymi Condit miał romans w latach 90., jeszcze zanim poznał Chandrę, powiedziała też, że te jego romanse to nie była też wcale taka tajemnica. Wiele osób wokół niego o tym wiedziało. Nawet tam podobno w jego biurze jakieś żarty o tym chodziły. Więc znów on chyba tak z tymi swoimi romansami się nie krył, więc to też raczej nie popiera tej hipotezy, że Chandra miałaby Condita czymś szantażować. Zeznań wszystkich jej znajomych, rodziny, wszystkich, z którymi ona o nim rozmawiała. Raczej buduje się obraz kobiety, która istotnie była w nim do jakiegoś stopnia zakochana, chyba nawet wiązała z nim swoją przyszłość i zdecydowanie nie chciała działać na jego niekorzyść. Podsumuję to chyba tak, że niestety przeciwko Ignatowi Guandique nie było wystarczająco dowodów, aby go skazać, jak i również przeciwko Conditowi nie ma zupełnie żadnych dowodów, aby go z zaginięciem Chandry jakoś połączyć. Jest to niezwykle smutne i frustrujące, ponieważ z jednej strony ta sprawa uchodzi za rozwiązaną, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jej rodzina Chandry nigdy nie uzyskała takiej jednoznacznej odpowiedzi, a przecież na taką zasługują. Także jestem ciekawa, co myślicie. I oczywiście dziękuję Wam za dołączenie dziś do mnie w aneksie. Dziękuję za słuchanie. Przypominam o subskrybowaniu, łapka w górę i tak dalej. I trzymajcie się. Słyszymy się za tydzień. Pa!